na uroczystej premierze filmu Orzeł, Ostatni Patriot. Oczywiście ty zagrałeś jedną z ról w danym filmie. Powiedz, w jaką postać wcieliłeś się? To jest tak, ja zagrałem marynarza Zbigniewa Kawę. To jest jedna z postaci rzeczywiście też historycznych, bo te wszystkie postaci, co są u nas na Orle, to są postaci historyczne. To też jest, też w jakimś sensie próbujemy, twórcy filmu próbowali w ten sposób oddać hołd całej ekipie, która rzeczywiście nazywała się tak, jak się w filmie nazywa. Ja się nazywam marynarz Zbigniew Kawa w filmie, ku czci właśnie marynarza, który był na tym okręcie. I jestem w torpedowni. W torpedowni ładujemy rakiety i próbujemy różne uboty niemieckie na Morzu Północnym w czasie II wojny światowej zestrzelić. Pływamy z misjami. A co było najtrudniejsze dla ciebie na planie zdjęciowym? Bo jednak jest to film historyczny, wojenny, a jednak ty osobiście nie jesteś ani żołnierzem, ani osobą wojskową. Oczywiście. Jak udało się właśnie wcielić w tą rolę i aby jednak zagrać autentycznie tego marynarza? No, dostaliśmy dużo filmów, literatury i w ogóle cały spis rzeczy, które powinniśmy obejrzeć i się przygotować, żeby rzeczywiście wejść w głowę tych postaci, dowiedzieć się, jak one rzeczywiście funkcjonowały, jaką miały mentalność, jak postrzegały różnego rodzaju wartości, jakie to były wartości, w jakiej kulturze były te osoby wychowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc dostaliśmy cały spis rzeczy, dzięki którym mogliśmy jeszcze bardziej utożsamić się z tymi postaciami, a oprócz tego mieliśmy jeszcze szkolenie z lekarzem do spraw stresu bojowego. Byliśmy też na okręcie w Gdyni, oglądaliśmy nowego Orła, takiego z lat 80., czyli to nie jest już ten orzeł, który właśnie ten wojenny, który został zniszczony, ale ku jego czci został też statek nazwany w 80. którymś roku polski nazwany, też okręt podwodny, więc byliśmy na tym statku, dowiadywaliśmy się, co się robi na takim statku, mieliśmy szkolenia, mieliśmy próby, więc różnego rodzaju działania i mentalne, i fizyczne były podjęte, żeby rzeczywiście móc wystąpić wiarygodnie. No i też było nurkowanie, nawet w takich kombinezonach podwodnych próbowaliśmy w takiej jakby beczce z wodą się zanurzyć, w takiej dużej kapsule. I to też było ciekawe, niektórzy z nas wkładali kombinezony i normalnie wchodzili do wody w nich, więc no dużo różnych tego rodzaju działań. Bardzo profesjonalnie to było przeprowadzone wszystko. A czy już miałeś okazję obejrzeć cały film, czy dopiero dzisiaj jego obejrzysz? Ja już oglądałem film w takiej sali widowiskowej małej, taki był pokaz zamknięty dla aktorów, więc to jest, dzisiaj zobaczę go drugi raz, ale ten pierwszy raz był bardzo ciekawy. Zrobił na mnie wrażenie, bo to jest bardzo nietypowa forma filmu, bo z jednej strony fabuła, a z drugiej strony jest to trochę jak dokument, więc to jest taka mieszanka. Zresztą nasz reżyser Jacek Bławut jest dokumentalistą, więc to z wykształcenia i przez wiele lat robił dokumenty, więc to jest bardzo ciekawe zobaczyć rzeczywiście ten film, a dzisiaj będę mógł go zobaczyć jeszcze raz i jakby powtórzyć, zobaczyć, czy moje wrażenia były słuszne. No i dzisiaj się przekonamy, czy tak rzeczywiście będzie. I ostatnie pytanie, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres? Gdzie my ciebie ponownie zobaczymy? Za dwa dni wchodzi do kin film, za trzy dni, Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle. Tam zagrałem syna głównego bohatera, ale w drugiej części, teraz wychodzi pierwsza część, a ja będę dopiero w drugiej części, więc tam się pojawię, a z kolei na wiosnę będzie można mnie zobaczyć w serialu Mecenas Porada. Wychodzi cała seria odcinków i ja w każdym z tych odcinków będę. Wcielę się w postać Wiktora, który pracuje na Wyspie Kawowej. A kolejne plany zobaczymy. Staram się cały czas, żeby jak najlepiej różne rzeczy robić i czy jakieś kolejne rzeczy będą, mam nadzieję.